Witam Was serdecznie w kolejnej części kursu do poziomu rozszerzonego, w której omówimy sobie przesunięcie funkcji o wektor. Tak naprawdę to zagadnienie już częściowo omawialiśmy sobie w podstawowej części kursu, w części 22. Tam mówiliśmy, jak się przesuwa wykresy funkcji w poziomie oraz w pionie, jeżeli by złożyć te dwa przesunięcia razem, czyli wykonać przesunięcie w poziomie i w pionie, no to możemy w ten sposób właśnie wykonać przesunięcie o dowolny wektor. No i teraz tę wiedzę z poziomu podstawowego uzupełnimy sobie właśnie o zagadnienie przesuwania wykresów funkcji o dowolny wektor. Weźmy sobie na początku jakiś prosty przykład, może to nawet być funkcja kwadratowa, f od x równa się powiedzmy minus 2 razy, weźmy sobie postać iloczynową, x minus 1 razy x minus 3. Możemy nawet spróbować naszkicować wykres tej funkcji kwadratowej. Narysujmy oś x-ów, oś y-ków. Zaznaczmy sobie miejsca zerowe. Je widać od razu z postaci iloczynowej. To będą miejsca zerowe 1 oraz 3. Przez te punkty będzie przechodziła nasza funkcja kwadratowa. Możemy nawet spróbować zaznaczyć punkt przecięcia z osią y-ków. To będzie wyraz wolny, wartość funkcji dla 0. F od 0 to się równa minus 2 razy minus 1 razy minus 3, czyli widzimy, że będziemy mieli wynik na minusie 2 razy 3, 6, czyli tutaj będzie minus 6, czyli z osią y-ków nasza funkcja kwadratowa przetnie się w tym punkcie. No i jeszcze zaznaczmy sobie wierzchołek. Oczywiście współrzędna x-owa wierzchołka będzie równa 2 pomiędzy miejscami zerowymi równo po środku, no a współrzędną y-ową liczymy, licząc wartość funkcji dla argumentu x równego 2. F od 2 to się równa minus 2 razy 1 razy minus 1, no to to będzie chyba 2 minus 2, tu są minus 1 plus 1, czyli znaki się zredukują, wyjdzie na plusie 2. No, mniejsza o szczegóły, mam nadzieję, że dobrze w głowie wyliczyłem tę współrzędną y-ową wierzchołka. Wygląda, że to wszystko jest ok. Naszkicujmy sobie naszą parabolę. Będzie wyglądała mniej więcej tak. No i teraz spróbujmy przesunąć ją sobie o jakiś wektor. Może napiszmy sobie wektor o jakichś konkretnych współrzędnych, wektor V. Gdzie możemy przenieść nasz wierzchołek? No powiedzmy, przeniesiemy sobie go 3 kratki w lewo i powiedzmy 2 kratki do góry, czyli wykonamy przesunięcie o wektor o współrzędnej x-owej minus 3, a y-owej 2. Czyli tak jak pokazaliśmy sobie przed chwilą, ten wierzchołek leci 3 kratki w lewo i 2 kratki do góry, czyli w ten punkt. Możemy sobie narysować nasz wektor V przyczepiony do wierzchołka i tak samo przy przesuwaniu o ten wektor całego wykresu każdy inny punkt tak samo się przemieści, czyli to miejsce zerowe przejdzie w ten punkt, tu także możemy sobie naszkicować nasz wektor, no i to miejsce zerowe także przesunie się o taki sam wektor, czyli przejdzie w ten punkt. Także możemy sobie narysować, no może jeszcze ten punkt, który tu zaznaczyliśmy, tak samo przemieszczamy o wektor o współrzędnych minus 3, 2, trafia nam w ten punkt. No i teraz moglibyśmy narysować wykres naszej paraboli przesuniętej. No wyglądałby on mniej więcej jakoś tak. Może podpiszmy sobie, że ten czarny wykres to jest wykres naszej funkcji kwadratowej f od x. Ten czerwony wykres może nazwijmy sobie, że to jest wykres funkcji f1 od x. No i napiszmy, że z funkcji f od x funkcję f1 od x otrzymujemy przez przesunięcie wykresu funkcji f od x o wektor v o właśnie takich współrzędnych, jak tu sobie napisaliśmy, minus 3 oraz 2. No i pytanie, jakim wzorem teraz będzie wyrażała się nasza funkcja f1 od x? Żeby zapisać jej wzór, to po prostu od każdego x we wzorze naszej funkcji f od x musimy odjąć współrzędną x-ową przesunięcia. Czyli będzie to wyglądało tak, minus 2 razy, no i zamiast x wpiszemy x minus współrzędna x-owa przesunięcia, x minus minus 3 to będzie x plus 3, resztę przepisujemy bez zmian, minus 1 i tutaj tak samo, pod x podstawiamy x minus minus 3, czyli x plus 3,
Dalej przepisujemy bez zmian. Minus 3. No i jeszcze na koniec musimy do całego wzoru funkcji dodać przesunięcie y-kowe. Wartości zwiększyły się o 2, czyli tutaj dodajemy 2. Przesunięcie y-kowe. No i w ten sposób otrzymaliśmy wzór naszej przesuniętej funkcji f1 od x. Oczywiście moglibyśmy tutaj uprościć te wyrażenia, ja już tego nie będę robił, szkoda na to czasu. Za to napiszmy sobie taki ogólny wzór na przesunięcie funkcji o dowolny wektor. Jeżeli wzięlibyśmy funkcję y daną wzorem f od x i przesunęli ją o wektor v, o współrzędnych napiszmy sobie ogólnie p oraz q, no to w rezultacie otrzymamy wzór funkcji y, to się równa f od i od każdego argumentu x odejmujemy współrzędną x-ową przesunięcia, czyli x minus p, i do całego wzoru funkcji raz dodajemy współrzędną y-ową przesunięcia, czyli q. To jest bardzo ważny wzór, bardzo ważna własność, która pozwala nam w dowolnym momencie zapisać wzór dowolnej funkcji przesuniętej o dowolny wektor. Także na pewno warto to pamiętać. Nasze wątpliwości może budzić jedynie to, że współrzędną y-ową dodajemy do wzoru funkcji, a współrzędną x-ową odejmujemy tutaj od każdego argumentu x. Tutaj mamy plus tu minus. Możemy się zastanawiać, skąd to się bierze. To dodawanie współrzędnej y-owej wydaje nam się takie bardziej naturalne, no bo przesuwamy wykres do góry, wartości zwiększają się o ileś, w tym przypadku o 2. No to dodaliśmy dwójkę. No to dlaczego od argumentu x odejmujemy zamiast dodawać? Jeżeli przesuwamy się o 5 jednostek w prawo, no to powinno być tak na logikę. Pierwsze wrażenie jest takie, że mogłoby być plus 5, a w rzeczywistości będzie minus 5 od każdego argumentu x. No i skąd to się bierze? Myślę, że warto, żebyśmy sobie wyjaśnili. W tym celu może zaznaczmy na naszym wykresie funkcji f od x jakiś punkt a. Powiedzmy, że on będzie miał takie ogólne współrzędne x oraz y. No i teraz zaznaczmy jeszcze na wykresie naszej funkcji f1 od x punkt, który powstaje po przesunięciu tego punktu a o wektor, to będzie punkt a1, oznaczmy jego współrzędne x1, y1. No i może już oderwijmy się od tego konkretnego przykładu, tego konkretnego przesunięcia minus 3, 2. Zróbmy sobie ogólne przesunięcie o wektor, powiedzmy, że tutaj będziemy mieli wektor v o tych współrzędnych pq, żeby rozważyć przypadek ogólny, żeby zobaczyć, dlaczego tu jest to minus p, a tutaj plus q. No to jak to będzie? Jakie współrzędne będzie miał nasz punkt x1? x1 to będzie współrzędna x-owa punktu a plus przesunięcie wektora v, przesunięcie po współrzędnej x-owej. Tutaj było równe minus 3, więc napisalibyśmy minus 3, ale ponieważ piszemy ogólnie z literką p, no to napiszę plus p. Gdyby pod p podstawić minus trójkąt, to tak jak powiedziałem, to byłoby minus 3. I tak samo y1 to się równa współrzędna y-owa punktu a, czyli y, plus przesunięcie y-owe naszego wektora, czyli plus q. No i gdybyśmy teraz z tych dwóch wzorów chcieli wyliczyć współrzędną x-ową i y-ową punktu a, no to napisalibyśmy, że x to się równa x1 minus p, no i tak samo z tego wzoru możemy wyliczyć y to się równa y1 minus q. No i popatrzcie, co się teraz stanie, gdybyśmy podstawili do naszego oryginalnego wzoru naszej funkcji y równa się f od x po przesunięciu o ten wektor pq nowe współrzędne, czyli pod x podstawiamy x1 minus p, a pod y1 minus q. No to co otrzymamy? Napiszmy sobie tak. Y to się równa f od x. Wykonujemy to przesunięcie o nasz wektor v o współrzędnych p, q. No i otrzymujemy zgodnie z tym, co sobie napisaliśmy, co tu pokazaliśmy sobie na rysunku, funkcję daną wzorem wykonujemy podstawienie y1 minus q. To się równa. No i tutaj tak samo, zamiast f od x, to f od i podstawiamy to wyrażenie x1 minus p. Zobaczcie, co się teraz stanie, jak do obu stron tego równania dodamy q, albo inaczej mówiąc, przeniesiemy to minus q na prawą stronę. No to otrzymamy wzór y1, to się równa f od x1 minus p plus q.
Dlatego tu się to odejmowanie zamienia na dodawanie i tak jak mamy tu podane w tym wzorze, do całego wzoru naszej funkcji f od x dodajemy współrzędną y-ową przesunięcia, no a ten minus z tego rozumowania współrzędna x-owa, którą przesunięcia, którą odejmujemy od każdego argumentu x, no tu zostaje z minusem. Stąd się bierze ta rozbieżność znaków. Tutaj jest plus, tu minus, no bo gdyby to tak porządnie zapisać, że współrzędną y-ową zmieniamy, pomniejszamy o q, x-ową pomniejszamy o p, gdyby tak zostawić po obu stronach, tu p, a tu q, no to mielibyśmy dwa minusy. Ale żeby zapisać tak normalnie, porządnie wzór naszej funkcji y, no to zawsze to minus q przenosimy na prawą stronę i dlatego ono daje nam tutaj plus q. No i stąd się bierze właśnie ten wzór. To całe wyprowadzenie, które ja tutaj zrobiłem, oczywiście nie jest obowiązkowe. Ja je zrobiłem teraz tylko po to, abyśmy sobie wyjaśnili, skąd się bierze ta rozbieżność znaków. No bo pod wieloma filmikami w różnych nagraniach, w komentarzach zadajecie mi to pytanie, dlaczego tutaj jest plus, a tu minus. Także mam nadzieję, że tym rozumowaniem tutaj rozwiałem te wątpliwości, dlaczego jest ta rozbieżność znaków. Oczywiście nie musicie pamiętać tego wyprowadzenia. Ważne, żebyście pamiętali, że od każdego argumentu x odejmujemy współrzędną x-ową przesunięcia i do całego wzoru funkcji dodajemy współrzędną y-ową przesunięcia. Spróbujmy sobie teraz zrobić jakiś kolejny przykład. Weźmy sobie jakąś taką zupełnie abstrakcyjną, trudną funkcję. Na przykład coś takiego. F od x to się równa, powiedzmy, sinus 2x minus 1 razy logarytm przy podstawie 1 druga z, powiedzmy, 5x, no i może jeszcze razy 1 dzielone na x kwadrat plus 7. No i spróbujmy taką funkcję f od x przesunąć o jakiś wektor. Jakiś konkretny wektor v to się równa, powiedzmy, jak już zacząłem pisać pierwiastek zamiast nawiasu, to niech będzie współrzędna x-owa przesunięcia pierwiastek z dwóch, no a y-owa może niech będzie minus pierwiastek z trzech. No i pytanie, jaki wzór funkcji otrzymamy po wykonaniu takiego przesunięcia? Napiszmy sobie, że nasza funkcja f od x przy przesunięciu o wektor v o współrzędnych pierwiastek z dwóch minus pierwiastek z trzech da nam funkcję, oznaczmy ją sobie literką f1, powiedzmy. Moglibyśmy napisać g od x, no to jak kto woli. Tutaj nie ma żadnego narzuconego stylu. Możecie sobie nazywać te funkcje przesunięte jak wam wygodnie. Jeżeli wykonujemy dużo przekształceń na funkcjach, najpierw jakieś przesunięcie, potem na przykład symetria, wartość bezwzględna, potem znowu przesunięcie, no to warto je sobie chyba nazywać właśnie kolejnymi indeksami, numerami f1, f2, f3. Dzięki temu macie taki porządek, wiecie co było po czym. Ja lubię takie nazewnictwo, no ale tak jak powiedziałem, to nie ma obowiązku. Możecie nazywać kolejne funkcje tak jak wam wygodnie. No i co my tu otrzymamy po takim przesunięciu? Na pewno do całego wzoru będziemy dodawali współrzędną y-ową, czyli minus 3, no ale tu więcej zabawy będziemy mieli z tym przesunięciem po współrzędnej x-owej, czyli pierwiastek z dwóch. Każdego x-a musimy zamienić na x minus pierwiastek z dwóch, czyli będzie sinus z 2 razy i pod x-a podstawiamy x minus pierwiastek z 2. Dalej oczywiście bez zmian. Minus 1 razy logarytm o podstawie 1 druga z wyrażenia 5 razy i pod x-a znowu podstawiamy x minus pierwiastek z 2. Zamykamy liczbę logarytmowaną, dalej razy, 1 podzielić i zamiast x do kwadratu, no to do kwadratu podnosimy x minus pierwiastek z 2, znowu x-a podmieniamy przez wyrażenie x minus pierwiastek z 2, całość do kwadratu, plus 7 bez zmian. No i tak jak powiedziałem, na koniec jeszcze dodajemy współrzędną y-ową przesunięcia, czyli plus minus pierwiastek z 3, czyli minus pierwiastek z 3. Oczywiście moglibyśmy jeszcze tu uporządkować te wyrażenia algebraiczne, wymnożyć, być może to jakoś lepiej uporządkować, no ale generalnie wzór funkcji mamy zapisany. Analizowania takiej funkcji nikt oczywiście od was by nie wymagał, nawet na poziomie rozszerzonym, żeby narysować jej wykres czy cokolwiek z nią zrobić, to byłoby za trudne.
czegoś takiego nie mogą nam dać, aczkolwiek mogą poprosić, żebyśmy zapisali wzór takiej skomplikowanej bardzo funkcji przesuniętej o jakiś wektor, czyli po prostu sprawdzą, czy umiemy wykonać właśnie odpowiednie podstawienie, czy wiemy, jak się stosuje przesunięcie o wektor, jaki wzór w wyniku tego otrzymamy. Oczywiście może być też sytuacja w drugą stronę, czyli zostaniemy poproszeni o narysowanie wykresu jakiejś funkcji, która właśnie będzie na pierwszy rzut oka skomplikowana. Może weźmy sobie coś właśnie na przykład z logarytmem. F od x to się równa, no niech będzie tak, logarytm przy podstawie 2 z wyrażenia x minus, albo plus, niech będzie x plus 3. Od wszystkiego jeszcze może sobie odejmiemy albo dodamy coś. Może dodamy też jedynkę. Może jeszcze weźmiemy od całości wartość bezwzględną. No i powiedzmy, że odejmiemy dwójkę. Zostaniemy poproszeni o narysowanie takiego wykresu. Takie coś może pojawić się na maturze. Musimy umieć to zrobić i my to zrobimy właśnie przesunięciami, przekształceniami wykresu funkcji. W takiej sytuacji, gdy musicie przeanalizować, narysować wykres takiej bardziej skomplikowanej funkcji, powinniście się zastanowić na początku, jaka taka bazowa, pierwotna, najbardziej wewnętrzna funkcja w takim wyrażeniu istnieje. No w tym przypadku to będzie logarytm przy podstawie 2 z x. Zrobimy sobie taką funkcję startową, niech to będzie może nasze f0 od x, tak sobie nazwiemy naszą funkcję. I ona będzie dana wzorem logarytm przy podstawie 2 z x. No i teraz będziemy ją przekształcali o kolejne przekształcenia, przesunięcia, żeby otrzymać docelowo ten wzór. Jak to zrobimy? Jakie wykonamy pierwsze przekształcenie? No możemy przesunąć ten wzór funkcji o wektor o współrzędnej minus 3 plus 1, to otrzymamy dokładnie ten wzór. Czyli przesuwamy o wektor, powiedzmy v1, o współrzędnych minus 3. Taką liczbę należy odjąć od każdego x, żeby otrzymać wyrażenie x plus 3. No i jeszcze to, co dodajemy do całego wzoru, współrzędna y przesunięcia, czyli 1. Otrzymamy funkcję f1 od x, która będzie dana wzorem logarytm przy podstawie 2. X zmieniamy, x minus minus 3 da nam x plus 3. No i do całego wzoru funkcji dodajemy jeszcze współrzędną y przesunięcia, czyli plus 1. Teraz kolejne przekształcenie, jakie musimy przyłożyć do tej funkcji f1, no to będzie oczywiście wartość bezwzględna. Czyli tutaj, no nie wiem jak to zapisać, może napiszę tak w skrócie, wartość bezwzględna. Przykładamy wartość bezwzględną i otrzymujemy funkcję f2, która będzie dana wzorem po prostu f1 z wartością bezwzględną dookoła, czyli pod wartością bezwzględną logarytm przy podstawie 2 z x plus 3, wszystko plus 1, zamknąć wartość bezwzględną. No i teraz wykonujemy ostatnie przekształcenie, żeby dodać sobie tę minus dwójkę do całego wzoru funkcji. No to przesuwamy naszą funkcję f2 o wektor, tu było v1, no to może tu weźmiemy sobie v2. Współrzędna x-owa przesunięcia, jaka musi być? No x nie chcemy, żeby nam się zmienił, więc współrzędna x-owa będzie równa 0. Chcemy zmienić tylko współrzędną y-ową o minus 2, czyli do całego wzoru dodajemy minus 2 i w wyniku tego przekształcenia już otrzymamy naszą funkcję f od x, która będzie dana takim wzorem, czyli przypisujemy wartość bezwzględna z logarytm przy podstawie 2x plus 3 do wszystkiego plus 1, zamknąć wartość bezwzględną i jeszcze dodajemy przesunięcie y-owe plus minus 2, to będzie minus 2, czyli dokładnie nasz wzór naszej funkcji f od x. Teraz możemy jeszcze spróbować na koniec naszkicować wykres tej funkcji logarytmicznej przekształconej. Narysujmy sobie układ współrzędnych i w tym układzie współrzędnych na początku narysujemy funkcję logarytm przy podstawie 2 z x, czyli naszą funkcję f0. Oczywiście funkcja logarytm przy podstawie 2 z x dla jedynki przyjmuje wartość 0. 2 do potęgi zerowej to 1. Jakbyśmy pod x podstawili 1, to będzie wartość 0, czyli przechodzi przez ten punkt. A dla dwójki przyjmie wartość 1. Jakbyśmy podstawili pod x dwójkę, to 2 do pierwszej daje 2, czyli dla dwójki mamy jedynkę, przechodzi przez ten punkt.
Funkcje logarytmiczne już sobie omawialiśmy, także nie będę teraz ich omawiał dokładnie. Narysujmy sobie w przybliżeniu wykres naszej funkcji f0 od x. No i teraz wykonamy sobie pierwsze przesunięcie o wektor, czyli przesunięcie o nasz wektor v1. Współrzędna x-owa każdego punktu zmniejsza się o 3 jednostki, czyli ten punkt przejdzie tutaj, a y-owa zwiększa się o 1, czyli 3 w lewo i 1 do góry. Ten punkt przejdzie na ten punkt, a ten punkt przejdzie na ten punkt. Możemy sobie również narysować asymptotę pionową naszej nowej funkcji f1 od x. Dla funkcji f0 od x była nią oś y, cała asymptota, tak jak przesunięcie poziome, przesuwa się o 3 kratki, o 3 jednostki w lewo. No i teraz będzie nią prosta pionowa przechodząca przez minus trójkę. No i nasz logarytm będzie tutaj asymptotycznie zbieżny do tej asymptoty. Tutaj będzie leciał sobie dalej w takim samym tempie jak nasza funkcja f0 od x. Podpiszmy sobie, że to jest nasza funkcja f1 od x. Teraz musimy wykonać kolejne przekształcenie, czyli przyłożyć wartość bezwzględną do tego wykresu funkcji f1 od x. No a wartość bezwzględna po prostu odbija nam to, co było pod osią nad oś, czyli ten fragment wykresu przejdzie na taki fragment wykresu. No a to, co było tutaj, pozostanie bez zmian. To będzie nasza funkcja f. Nazwaliśmy sobie ją f2. F2 od x. No i na końcu jeszcze wykonujemy przesunięcie o wektor v2, żeby uzyskać naszą oryginalną funkcję f od x. No i to przesunięcie jest po prostu o dwie jednostki w dół. Od całego wzoru funkcji odejmujemy dwie jednostki, czyli cały niebieski wykres przesuwamy o wektor minus 2 w dół, czyli ten punkt przejdzie na ten punkt. Ten punkt przejdzie na ten punkt może sobie zaznaczmy, przejdzie na ten punkt, no i stąd odbije się nasz wykres. Tu będzie asymptotycznie zbieżny do prostej i x równa się minus 3, no a tutaj będzie sobie leciał w ten sposób, mniej więcej jakoś tak. No i to będzie wykres naszej funkcji f od x. No i dzięki tym kolejnym przekształceniom, przesunięciom o wektor, przy układaniu wartości bezwzględnej, wykonaliśmy kolejne kroki, narysowaliśmy kolejne rysunki, no i ostatecznie udało nam się narysować wykres funkcji f od x. Jak widzicie, zatem te przesunięcia o wektor są przydatne przy rozważeniu takich bardziej skomplikowanych funkcji, pozwalają nam wykonać ich analizę. Musimy umieć wykonywać operację w dwie strony. Z takiego bardziej skomplikowanego wzoru funkcji umieć odczytać tę funkcję podstawową, którą potem można przekształceniami, przesunięciami o odpowiednie wektory, przykładaniem wartości bezwzględnej, czy też innymi przekształceniami przekształcić do tej funkcji, do wzoru funkcji końcowej. No i też musimy umieć wykonywać tę, myślę, prostszą operację, mianowicie jak mamy podany wzór funkcji wektor, no to wykonać przesunięcie, czyli poodejmować od wszystkich x-ów współrzędną x-ową przesunięcia, a do całego wzoru funkcji dodać współrzędną y-ową przesunięcia. To są najważniejsze wiadomości, jakie musicie wiedzieć o przesuwaniu wykresów funkcji o wektor na poziomie rozszerzonym. Mam nadzieję, że już teraz to nie będzie stanowiło dla Was kłopotu, problemu. Jeżeli chcecie sobie przypomnieć dokładniej wiadomości o wektorach, jak się dodaje wektory, odejmuje, przekształca, to możecie zajrzeć do poprzedniej części kursu. Tam to sobie dokładnie omawialiśmy. W tym filmiku dziękuję już Wam serdecznie za uwagę. Życzę owocnej nauki. Pozdrawiam serdecznie.